Cześć, dzień dobry, witam na kanale Świat Linuxa. Ostatnio się opuściłem z newsami i to grubo, więc dzisiaj nadrabiam. Dzisiaj macie newsy z półtora miesiąca, wybrane te najciekawsze, parę fajnych rzeczy naprawdę jest. Oczywiście linki, znaczy nie linki, tylko rozdziały są w filmie. Możecie sobie kliknąć więcej i tam zobaczyć rozdziały, jeżeli nie chcecie oglądać całości, powiem to w ten sposób. Żeby nie przedłużać, gorąco zapraszam na filmik, mam nadzieję, że się podoba. Zapraszam do, uwaga, tak powiem to, subskrybowania kanału, lajkowania albo dislajkowania i także wspierania kanału, bo to naprawdę bardzo, bardzo tutaj pomaga w rozwojowi tego wszystkiego, co dla Was tutaj wyrabiam, powiem to tak, od prawie 5 lat. Gorąco zapraszam na film. Jako że w marcu, w większości kwietnia newsów nie robiłem, to teraz troszeczkę mam nadzieję nadrobić temat. Ogólnie marzec nie obfitował w pisanie o czymkolwiek dużo, no ale myślę, że zainteresowani niewiele stracili, nadrobimy to teraz. Oczywiście newsy raczej nie są posortowane chronologicznie, ale staram się zachować kolejność ich publikowania na stronach www. Zacznę od linuxowej części sprzętowej, do tego niedostępnej w Europie, czyli znany amerykański producent sprzętu oraz systemu PopOS, czyli firma System76, odświeża jak co roku jeden ze swoich flagowych laptopów. Adder WS Linux jest napędzany procesorem firmy Intel i9-14900HX 14 generacji o taktowaniu do 5,8 GHz w trybie turbo i 36 MB pamięci podręcznej procesora się tam znalazło, a podstawą są 24 rdzenie w podziale 8 wydajnych i 16 wspomagających, a całość dopełniają 32 wątki. Wbudowana grafika Intel Iris Xe oraz dodatkowa karta grafiki firmy Nvidia serii 4000. Mamy tutaj również możliwość zainstalowania 192 GB pamięci RAM DDR5 oraz pamięć masową w postaci dysków SSD M2 PCIe Gen 4 do 12 TB łącznie. Jest to ciekawa dość podstawa, można powiedzieć, do pracy i do gier. Na pokładzie jest Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3, port HDMI z HDCP. Mamy mini DisplayPort 1.4 poprzez USB-C 3.2 oraz ogólnie 4 porty USB 3.2. Daje to spore możliwości podłączenia urządzeń zewnętrznych. Do tego mamy wielodotykowy gładzik, 15,6-calową matrycę, wyświetlacz LCD, sorry, Full HD 1920x1080 w formacie 16x9 matowy i wszystko o odświeżaniu 144 Hz. Klawiatura jest wielokolorowa, jest także 1-megapikselowa kamera HD, a za podtrzymanie bez napięcia z sieci odpowiada akumulator litowo-jonowy o pojemności 53 Wh. Zainstalowany system to oczywiście Linux PopOS 2204 LTS, który w marcu 2024 roku otrzymał aktualizację kernela do wersji 6.8, więc nie ma problemu z obsługą nowego sprzętu. Mamy także dodatkowe aplikacje od producenta oraz standardowo wyłączony jest IME, Intel Management Engine. Laptop startuje dzięki otwartoźródłowemu Core Bootowi i EDK. Cena sprzętu w podstawowej minimalnej konfiguracji zaczyna się od $1750. Linux nie jest popularny, czyli nie wiecie, o czym mówicie. Tak można zacząć kolejne info. Wielu ludzi żyjących na Ziemi nie ma pojęcia, jak bardzo Linux i open source jest i że ogólnie ułatwia im codzienne życie. Wyświetlacze w tramwajach, autobusach czy na przystankach, bankomaty, kasy w sklepach, telefony czy wiele, wiele innych urządzeń jest non-stop z nami. Linux jest obecny także w bardziej poważnych zastosowaniach, a świetnym przykładem jest branża automotive, gdzie z wielu wyników badań wynika, iż open source to od 50 do 70% oprogramowania i to wszystko jest oczywiście kodem źródłowym. Komercyjny deweloper systemów wbudowany z USA, czyli firma Wind River, znana m.in. z prowadzenia lub użycia systemu czasoczywistego w misji na Marsa, czy pierwszej udanej sesji z wykorzystaniem sieci 5G, właśnie zaczęła rozmowy i pierwsze wprowadzanie innowacyjnych technologii systemu Linux i open source do obsługi i nadzorowania samochodów elektrycznych, tak zwane auto definiowane programowo z użyciem sztucznej inteligencji i usług chmurowych. ZEKR i Horizon New Energy Automobile CEO
znana również jako Hozon lub Neta Auto, to stosunkowo nowi gracze na przede wszystkim chińskim rynku EV, czyli pojazdów elektrycznych, ale są oni także obecni w Europie czy Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z ogłoszeniem z 10 października, firma Hozon wybrała właśnie system Wind River Linux do opracowywania platformy inteligentnych pojazdów zabezpieczających Hozon Automotive. Platforma ta to platforma sprzętowo-programowa na potrzeby bram obliczeniowych o dużej wydajności i sterowania pojazdami, której rozpoczęcie produkcji zaplanowano na około 2025 rok. Integruje to platformy i narzędzia typu open source, umożliwiając szybkie opracowanie i wdrażanie aplikacji. Współpraca między firmami Hozon i Wind River obejmuje również pracę nad oprogramowaniem nowej generacji infrastruktury motoryzacyjnej, które umożliwi definiowane programowo funkcje pojazdów, takie jak zaawansowane obliczenia o wysokiej wydajności, wewnętrzne i zewnętrzne sieci między pojazdami a infrastrukturą, nazwane to V2X oraz zaawansowane systemy wspomagania kierowcy, nazwane ADAS. Więcej informacji w linkach pod moim materiałem, oczywiście, jak zawsze wczytaj więcej. 20 marca 2024 roku wydano stabilną, pełną wersję środowiska GNOME 46. Zmian jest bardzo dużo, nie tylko pod maską, ale i widocznych od razu dla zwykłego użytkownika. Bardzo przeprojektowano ustawienia systemu, dodano możliwość logowania zdalnego za pomocą protokołu RDP bez potrzeby nadzoru użytkownika lokalnego. Zmiany w systemie logowania do usług chmurowych czy e-mail oraz między innymi mocno rozbudowane funkcje poszukiwania to tylko nieliczne zmiany, które się tam znajdują. Po więcej informacji zapraszam do kilku moich filmów na kanale, które się już dawno pojawiły i pokazuję dokładnie, jak to środowisko pracuje i wygląda na żywo na prawdziwym komputerze. Zapraszam. Canonical pod koniec marca 2024 roku ogłosił, iż zmienia zasady dotyczące Ubuntu Pro, a dokładniej rozszerza możliwości płatnej wersji subskrypcji Ubuntu Pro. Jak wiadomo, standardowe wsparcie Ubuntu LTS to 5 lat dla każdego użytkownika domowego czy firmowego. Od ponad roku jest możliwość zapisania się do bezpłatnej wersji subskrypcji Ubuntu Pro i wtedy wsparcie bezpieczeństwa i niektórego oprogramowania niektórych pakietów wydłużane jest do 10 lat, bodajże dla 5 maszyn, jeżeli dobrze pamiętam. Teraz Canonical rozszerza plany taryfowe płatnej wersji Ubuntu Pro do 12 lat dzięki wprowadzeniu tak zwanego Legacy Support i co najlepsze, dotyczy to systemów od wersji Ubuntu 14.04, czyli systemów sprzed ponad 10 lat. Zacytuję tutaj część artykułu z Oh My God Ubuntu. Jesteśmy podekscytowani możliwością zaoferowania naszym klientom dodatkowych lat utrzymania bezpieczeństwa i wsparcia dla wydań systemu Ubuntu LTS, mówi Maximilian Morgan, globalny wiceprezes do spraw inżynierii wsparcia w firmie Canonical w oficjalnym oświadczeniu. Dzięki Legacy Support umożliwiamy organizacjom bezproblemowe kierowanie potrzebami operacyjnymi i inwestycjami w oprogramowanie typu open source, zapewniając, że ich systemy pozostaną dostępne, bezpieczne i wspierane przez wiele, wiele lat. Dla administratorów, ale i także dla zwykłych użytkowników myślę, że jest to bardzo ciekawa wiadomość. Linux pojawia się w wielu scenach filmowych, czy to bezpośrednio na ekranie używanego przez aktora sprzętu, czy jakby można powiedzieć przelotem. Na przykład w starszym kryminalnym serialu Ekstradycja lub Kryminalni w latach 90. pojawia się jak najbardziej komputer, laptop dokładnie z Linuxem w jednej ze scen. A teraz wyreżyserowany i wyprodukowany przez Anirbana Duttę i Anupamę Srinivisana dokument przyrodniczy Nocturnes o życiu ćmy jastrzębiej we wschodnich lasach Himalajów także zawiera coś o naszym pigwinie. W artykule na Oh My God Ubuntu można przeczytać, iż w pewnej chwili, uwaga, naukowiec badający ćmy, Mansi, używa Ubuntu. Szczególnie w jednej scenie widać bardzo dobrze jej ekran ze znajomym pulpitem i aplikacjami Ubuntu. Dodając do tego, że naukowiec używa Gimpa do przeglądania zdjęć i ich edytowania. Fajne, prawda? Nocturnes, nie mylić z horrorem Amazona Nocturne,
miał swoją premierę na festiwalu filmowym Sundance w 2024 roku, gdzie także zdobył dużo nagród. Film może nie jest mega interesujący dla wielu ludzi, ale podobno urocze i klimatyczne sceny, jakie są w tych Himalajach, to już można powiedzieć, że warto sobie to po prostu obejrzeć. A poza tym, no kurczę, zobaczyć Ubuntu w filmie, oj, zdecydowanie tak. Pod koniec marca Red Hat ogłosił, iż zaczyna pracę nad następcą otwartego sterownika NUVO dla GPU Nvidia pod nazwą Nova. I w całości będzie on oparty o język programowania Rust. Jak można przeczytać w artykule na 9to5 Linux, cytuję: w Nova widzimy szansę na znaczne zmniejszenie złożoności sterownika w porównaniu z NUVO, głównie z dwóch powodów, powiedział Danilo Krumrich, starszy inżynier oprogramowania Red Hat. Po pierwsze, historyczna architektura NUVO, szczególnie wokół NVIF, NVKM, jest dość skomplikowana i nieelastyczna i wymaga poważnych przeróbek, aby rozwiązać pewne problemy. A po drugie, w przypadku sterownika obsługującego wyłącznie GSP, znaczy GSP, nie ma potrzeby utrzymywania zgodności z kodem sprzed GSP, pisze Red Hat w swoim ogłoszeniu o wydaniu. Cytując dalej 9to5 Linux, dzięki Nova firma Red Hat ma nadzieję przyczynić się do wysiłków, aby Rust był jak najlepszym, najlepiej zaimplementowanym w jądrze Linuxa, a także przyciągnąć więcej programistów do zaangażowania się w ten sterownik graficzny typu open source dla procesorów graficznych Nvidia. Red Hat chce opracować sterownik graficzny Nova w jądrze Linuxa, zaczynając od kodu pośredniczącego sterownika, który wykorzystuje tylko podstawowe abstrakcje Rusta, ale najpierw musi uporać się z brakującymi abstrakcjami powiązań C dla integralnej struktury jądra. Trzeba mieć nadzieję, iż porzucenie obsługi starych kart Nvidia przyczyni się do polepszenia kodu i samej obsługi grafik tej firmy w wydaniu otwarto-źródłowego sterownika, a może i nowo skorzysta na niektórych funkcjach prowadzonych przez Red Hata. Ożyjemy, zobaczymy. Jest bardzo duża szansa na poprawienie obsługi protokołu Wayland przy stosowaniu w komputerach z kartami graficznymi firmy Nvidia. Po około roku prac inżynierowie i deweloperzy z Nvidia opublikowali żądanie dołączenia do serwera Xorg, tak zwanego Xplit Sync, czyli jawnej synchronizacji procesora graficznego i rozszerzeń DRI3 oraz Present w X-Wayland. Cytując słowa jednego z deweloperów, w firmie Nvidia szczególnie zależy nam na wprowadzeniu tej funkcji, ponieważ nasz sterownik nie obsługuje ukrytej synchronizacji. Wydaje się, że panuje ogólny konsensus co do podglądu, że jawna synchronizacja jest najlepszą ścieżką naprzód dla stosu graficznego w systemie Linux, powiedział Eric Kurzingera. Posiadanie zarówno X11, jak i Waylanda będzie korzystało z takiego samego mechanizmu jawnej synchronizacji i na pewno uprości to rozwój sterowników po stronie klienta, powiedział także. Cytując dalej 9to5 Linux, teraz pozostaje tylko wypuszczenie przez firmę Nvidia nowej wersji własnego sterownika graficznego, który w końcu obsługuje protokół jawnej synchronizacji. Jak można się spodziewać, otworzyłoby to drzwi większej liczby użytkowników, zwłaszcza graczy, do przejścia na Linuxa, ponieważ usterki graficzne staną się przeszłością. Najnowsze środowisko graficzne GNOME 46 jest już dostarczane z wyraźną obsługą synchronizacji jawnej, tak, która powinna zostać zaimplementowana w nadchodzącej wersji środowiska graficznego również KDE Plasma 6.1, która ukaże się w połowie czerwca 2024 roku. Do tego w okolicach maja jest oczekiwane kolejne ulepszenie stosunku Wayland Nvidia, więc przyszłość jest pisana w bardzo pozytywnych barwach. Chwilowy powrót do info sprzętowego. ARM China, czyli największa firma i producent na tamtejszym rynku zajmujący się wszelkiego rodzaju półprzewodnikami w technologii ARM, chce wprowadzić nowy sterownik NPU Zhoui, nie wymówię tego bez kitu, do jądra systemu Linux. NPU to specjalizowana jednostka chip,
mająca głównie wspomagać i akcelerować obliczenia związane z nauczaniem maszynowym oraz AI, czyli sztuczną inteligencją, a ma się również znaleźć w tym, ma się również to znaleźć w niektórych układach SoC, na przykład Allwinner R239. Skrócona zasada działania. 100 sterowników AI Accelerator typu open source opiera się na przekształceniu modeli tensorów FlowLight i ONNX w bibliotekę wykonywalną za pomocą kompilatora wykresów NN firmy ARM China. Następnie aplikacja ładuje ten plik wykonywalny do sterownika trybu użytkownika. Plik binarny jest przesyłany do sterownika jądra, a sterownik jądra jest następnie wysyłany do sprzętu NPU na obsługiwanych układach SoC Silicon on Chip. Jak na razie wątek listy mailingowej przedstawia jedynie zainteresowanie i ustala wymagania dotyczące potencjalnego wgrania sterownika ARM China MPU do głównego jądra Linuxa. Nadal będzie to kwestia sprawdzenia kodu przez opiekunów DRM Axel, upewnienia się, że pasuje do odpowiednich interfejsów itp., więc przed nami jeszcze długa droga, ale przynajmniej miło wiedzieć, że ARM China ma teraz w pełni otwarty sterownik MPU, ma także STOS dla Linuxa. Oprogramowanie i kod jest dostępny na licencji open source w serwisie GitHub dla każdego zainteresowanego. Link pod filmem oczywiście, wczytaj więcej, zapraszam. Fedora 40 Beta pojawi się już niedługo, ale na początku kwietnia opublikowano informację, że w tym wydaniu nie zobaczymy kilku ważnych zmian, np. nowego instalatora czy choćby długo oczekiwanego menedżera pakietów DNF w wersji 5. Problemów do rozwiązania jest sporo i program nie jest jeszcze gotowy do wydania w wersji stabilnej. Prawdopodobnie będzie to miało miejsce dopiero w Fedorze 41 na jesień 2024 roku lub w wersji 42. DNF 5 ma wprowadzić wiele pozytywnych usprawnień. Między innymi ma zajmować mniej miejsca, zapewnić lepszą wydajność poprzez wielowątkowość czy mniejsze obciążenia konserwacyjne. Z ciekawych informacji Komitet Inżynierii Fedory FESCO zatwierdził wprowadzenie RPM 420 i pojawi się on już w Fedorze 41. RPM to format pakowania pakietów stosowany we wszystkich systemach Red Hata, CentOS, znaczy jak CentOS Fedora, ale także na przykład w OpenSUSE, w OpenMadrive i wielu, wielu innych systemach Linuxowych. Jego wprowadzenie w tym roku podniesie sprawność i wydajność kompilacji automatycznej oraz ułatwi pracę opiekunom pakietów oraz samym deweloperom, którzy w takim formacie programy po prostu rozpowszechniają. Pod koniec marca i początku kwietnia wybuchła bomba atomowa w linuxowym świecie. Programista z Microsoftu, Andrea Fraunt, pracujący nad swoim rozszerzeniem, rozwidleniem PostgreSQL, odnalazł przypadkiem ogromną lukę i exploit w pakiecie programów XZ i bibliotece kompresji. Złośliwy ukryty kod okazał się jednym z najpoważniejszych exploitów ostatnich lat w świecie open source, a co ciekawe, wszystko zaczęło się kilka lat temu przy pojawieniu się oferty pomocy dla głównego programisty i opiekuna GitHub oprogramowania XZ. Podatność okazało także SSHD, czyli element umożliwiający zdalne logowanie się do serwerów linuxowych. Po więcej informacji zapraszam do mojego filmu, który zrobiłem na tym kanale. Możecie go znaleźć, poszukajcie. Firma Microsoft od dłuższego już czasu znana jest nie tylko z używania w swoich usługach chmurowych Linuxa, choćby wprowadzenia kilka lat temu tzw. WSL2, czyli podsystemu Linux Windows, który pozwala uruchamiać wiele programów stricte Linuxowych, ale także sama ta firma aktywnie uczestniczy w rozwoju Linuxa i oprogramowania open source. Cytując portal Foronix, Iswar Hariharan, inżynier systemu Microsoft Linux, który pracuje nad Azure Linux czy choćby Azure Cobalt i sprawami wirtualizacji, rozesłał zestaw 14 poprawek. Ten najnowszy wkład firmy Microsoft System Linux oczyszcza język w kodzie, aby uczynić go bardziej przystępnym i wydajnym i otwartym. W szczególności dostosowano się do najnowszych specyfikacji I2C, SMBus i I3C.
Łatki wyczyściły prawie 400 linii kodu, począwszy od kodu podstawowego podsystemu po sterowniki graficzne AMD i Intel. Oczyszczono również sterowniki multimediów i FBDEV, a także inny kod I2C, I3C i tak dalej, i tak dalej. No nie powiem, Microsoft, dobrze ci idzie, dobrze ci idzie. Nowości od mało miękkiego, ciąg dalszy. Wewnętrzna dystrybucja Linuxa firmy Microsoft była znana jako CBL Mariner od Common Base Linux. W tej chwili zmienia nazwę na Azure Linux. Nie mylić z systemem operacyjnym Microsoft Azure Sphere, opartym na systemie Linux jako platformą do użytku IoT. Wraz z wydaniem CBL Mariner 2.0, uwaga, 20.24.03.01, linki są w GitHub. Linki w GitHub przekierowują teraz do projektu Microsoft Azure Linux w serwisie GitHub. Nazwa repozytorium CBL Mariner została zmieniona także na Azure Linux, a inne odniesienia do CBL Mariner również zostały przeniesione na markę Azure Linux, chociaż niektóre znaki CBL-a jeszcze pozostały. W nowej wersji 2.0 2024.03.01 znajdują się także aktualizacje źródeł, w których rozpoczyna się zmiana nazw tzw. artefaktów, np. przejście z Mariner Version na AZL Version dla systemu Azure Linux. Zmiany, zmiany. Teraz kilka informacji o nadchodzącym w tym roku potężnym wydaniu od ekipy Linuxa Mint. Już za kilka dni oficjalnie zostanie wydana pełna, stabilna wersja Ubuntu 24.04, a jako że Mint opiera się właśnie o LTS-y, taka aktualizacja pojawi się kilka miesięcy później. Oczywiście ciągłe poprawki i ulepszenia obsługi podsystemu Wayland są zintegrowane. Wprowadzi się w końcu Server Audio Pipewire oraz wszystkie jego korzyści, można powiedzieć tak. Dodatkowo zostanie zastosowane tzw. jądro stosu HWE, czyli identyczne jak w najnowszej wersji Ubuntu 24.04. Prawdopodobnie będzie to wersja kernela 6.8. Dodatkowo Mint 22 otrzyma wsparcie otwierania i używania obrazków i zdjęć w formacie JXL w programie PIX. Zostanie wprowadzone wsparcie tzw. formatu DEP822 w plikach sources list odpowiedzialnych za repozytoria oprogramowania i przechowywanie kluczy szyfrowania GPG. Do tego oberwie się jednak, słuchajcie, obsłudze kont online w Mincie, ponieważ GNOME, jak wiadomo, albo nie GNOME 46, porzuciło całkowicie obsługę kont chmurowych GNOME Online przez GTK3 i teraz jest wymagana obsługa GTK4, a Cinnamon jest zbudowany na GTK3. Deweloperzy muszą opracowywać łatki obejścia dość dużego tutaj problemu, tak? Jak wiadomo, teraz już wiadomo, dlaczego devowie Minta tak mocno promują LMDE, czyli wersję Minta na Debianie. Cinnamon może nigdy nie być przeportowany do GTK 4 lub GTK 5 ze względów kosztowych i programistycznych, a nadążać za zmianami w GNOME będzie coraz gorzej, tak? Dlatego prawdopodobnie większość rzeczy będzie tutaj promowana, powiedzmy, w postaci LMDE, czyli Linux Mint Debian Edition. O Ubuntu 24.04 LTS Beta możecie posłuchać i zobaczyć w działaniu na moim kanale, gdzie niedawno pokazywałem na żywym sprzęcie, jak to dziecko najnowsze Canonicala się sprawuje, a dziś dodam tylko, że dość duża obsuwa bety, o której pewnie wiecie lub nie, była spowodowana aferą wokół pakietu oprogramowania XZ, o którym wspominałem w newsach już wcześniej. Sama beta została wydana około tydzień albo dwa tygodnie po terminie. Nie jest ona objęta tą luką przy okazji, więc korzystanie z tej bety jest bezpieczne i nie zagraża Twoim serwerom przy połączeniu przez SSH. Cały kod Ubuntu został sprawdzony i przekompilowany w celu niedopuszczenia działania tego backdoora. Mamy tutaj informację, cytuję, ze względu na złożony charakter zależności kompilacji i łączenia, ze względu na dużą ostrożność, każdy plik binarny stworzony dla Noble Nombat, czyli 24.04 Ubuntu,
Po wprowadzeniu złośliwego kodu, stało się to 26 lutego, został usunięty i jest przebudowywany, mówił Brian Murray z Canonicala. Problem może istnieć, jeżeli sami użytkownicy dodali sobie na przykład nowszą wersję XZ dotkniętą podatnością poprzez kompilowanie jej na przykład z serwisu GitHub, tak? No wtedy raczej proponowana i zalecana jest całkowita reinstalacja systemu od zera, bo nigdy nie wiesz, gdzie ten backdoor siedzi, co zrobił i co narobił, tak? Pełna wersja Ubuntu 24.04 LTS i jego smaki pojawią się prawdopodobnie 25 kwietnia 2024 roku. Teraz ciekawa informacja, deweloperzy Gentoo mówią stop Skynetowi, czyli tak zwanej sztucznej inteligencji. Pojawiło się oficjalne stanowisko twórców kodu tej dystrybucji, które całkowicie zakazuje używania kodu Gentoo generowanego przez SEAI. Problem polega m.in. na łamaniu praw autorskich przez wymienione, powiedzmy, Skynet oraz stosowanie kodu z błędami, który będzie powodować jeszcze większe problemy w tej dystrybucji. Rada Gentoo stwierdza, wyraźnie zabrania się wnoszenia do Gentoo jakichkolwiek treści, które zostały utworzone przy pomocy narzędzi sztucznej inteligencji NLP, Natural Language Processing. Do wniosku można powrócić, jeżeli zostanie poruszona kwestia takiego narzędzia, które nie budzi zastrzeżeń dotyczących praw autorskich, etyki i jakości. Michał Górny z Rady już w lutym przedstawiał swoją opinię na ten temat, jednak dopiero teraz zostało to potwierdzone i zatwierdzone jako oficjalne stanowisko co do przyszłości systemu i kodu, z jakiego Gentoo jest budowany. W rozmowie z The Register Michał zauważył także, cytuję, myślę, że jest to bardzo dobry ruch ze strony PR Gentoo, ponieważ wiele projektów jest entuzjastycznie nastawionych do AI. Mam wrażenie, powiedział Michał, że wielu użytkowników Gentoo naprawdę docenia stare podejście do inżynierii oprogramowania, gdzie ludzie są ważniejsi niż tak zwana produktywność. Ciekawe, co na to pozostali twórcy pozostałych dystrybucji linuxowych. Dla miłośników retro gier jest mega ciekawa informacja. W kwietniu wydano kolejną wersję dystrybucji Lakka o nazwie 5.0, o numerze 5.0. Lakka teraz oparta jest o LibreElec 11 i oferuje m.in. 3 jądra, odpowiednio dla x86, tutaj mamy jądro 6184, dla Raspberry Pi jest to 6177, a dla AM Logix jest używane jądro w wersji 6138. W systemie zawarto otwarte sterowniki MESA 2404, wprowadzono wiele nowych tzw. cores, takich rdzeni, które obsługują większą ilość gier. Między innymi mamy tutaj rdzeń Dirk Simple, aby wspomóc działanie kultowego Dragon Slayera. Mamy usprawniony DOSBox dla starszych gier systemu DOS. Dodano także port Vita Quake 2, czyli port po prostu Quake'a 2. Również jest znany emulator Vice XPad do emulacji oczywiście Commodore 64. Zmian jest naprawdę dużo, dużo więcej. Zapraszam na readme oficjalnej strony projektu Lakka. Teraz informacja dla geeków, ale nie tylko, bo może spowodować naprawdę dużo szybsze bicie serducha. Słuchajcie, wydano początkowe połączenie Nixos i FreeBSD. Jest to co prawda dopiero początek prac nad oprogramowaniem, ale szykuje się wspaniała gratka dla wszystkich bardziej zaawansowanych użytkowników komputerów i systemów wszelkiej maści. Zacytuję część artykułu serwisu XFOS. Na początek NixBSD jest tym, co jego twórcy nazywają odtwarzalnym i deklarowalnym BSD opartym na Nixos. Pozwoli on użytkownikom skorzystać ze wszystkich korzyści, jakie ma do zaoferowania menedżer pakietów Nix, zatem rzeczy takie jak atomowe aktualizacje, wycofywanie atomowe, brak problemów z konfliktami zależności, zarządzanie pakietami dla wielu użytkowników naraz są teraz możliwe albo będą możliwe w BSD.
Twórcy dodają także, cytuję, chociaż teoretycznie wiele z tej pracy można by skopiować do zbudowania innych BSD, wszystkie dotychczasowe prace skupiają się na budowaniu dystrybucji FreeBSD. Jeśli zastosujemy się do powyższego, ten projekt otwiera drzwi innym BSD do wdrożenia Nixa i to jest wspaniała rzecz. Kolejne tutaj cytuję, w chwili pisania tego tekstu projekt NixBSD ma trzy główne repozytoria. Pierwszy to jest Nix, który jest rozwidleniem systemu zarządzania pakietami Nix z modyfikacjami umożliwiającymi jego działanie z FreeBSD. Drugim repo jest NixPKGS, rozwidlenie pakietu Nix Packages współpracujące z FreeBSD, zapewniające dostęp do ponad 80 tysięcy pakietów, które można zainstalować za pomocą Nixa. Mamy również trzecie repozytorium, nazywa się to NixBSD. Jest to główne repozytorium, które działa jako etap do tworzenia wariantów Nix z jądrem FreeBSD. Podsumowując, przedsięwzięcie to wygląda bardzo, bardzo obiecująco, bardzo geekowsko, ale na odpowiednią dystrybucję to będzie jeszcze troszeczkę poczekać. Powoli zbliżając się do końca newsów, warto wspomnieć o dość zaskakującej decyzji jednego z landów. Nie wiem, czy tu dobrze tutaj się wypowiadam, jeżeli chodzi o landy, tak? Słuchajcie, jeden z landów, czyli krajów związkowych Niemiec. Chodzi mianowicie o Schleswig-Holstein, który ponownie postanowił porzucić używanie zamkniętego oprogramowania oraz systemów Microsoftu w swoich urzędach i administracji publicznej. Ponad 30 tysięcy komputerów zostanie przestawionych na oprogramowanie open source wszelkiej maści i przejdzie, jak to nazwano, w kierunku cyfrowo-suwerennych miejsc pracy w IT. Na pierwszy ogień wylatuje oprogramowanie biurowe Microsoftu, czyli MS Office, i zostanie ono zastąpione LibreOffice. Jeżeli projekt wypali i nie pojawią się znaczące problemy w komunikacji tego landu z pozostałymi urzędami w Niemczech, będzie to ogromny sukces dla open source i Linuxa przy okazji, a także dla samych obywateli. Będzie to koniec dominacji w urzędach, oznacza to również mniej problemów przy kontaktach urzędowych online i popularyzacja otwartych standardów komunikacji i dokumentów cyfrowych open source, tak? Jest to pierwszy krok, który zostanie wykonany. Drugim będzie uwolnienie się od samych systemów komputerowych z Windowsem i zastąpienie Windowsa właśnie Linuxem, choć jeszcze nie wiadomo, która dystrybucja Pingwina zostanie zastosowana. Do tego, słuchajcie, zacytuję tutaj ItsFOS. Jeżeli chodzi o współpracę, administracja stanowa przejdzie na usługi typu open source, takie jak Nextcloud, Open Exchange z Thunderbirdem i Active Directory Connector firmy Univention, aby zastąpić usługi Microsoft, takie jak SharePoint, Exchange i Outlook. Będą także nalegać na wprowadzenie usługi katalogowej typu open source, która zastąpi usługę Active Directory firmy Microsoft. Przygotowując procesy w celu lepszej obsługi kompatybilności, interoperacyjności zarówno z pakietem LibreOffice, jak i systemem Linux, a jednocześnie przechodząc na rozwiązania telefoniczne typu open source. No ładnie. Brawa za odwagę, choć jak można przypuszczać, Microsoft nie będzie ułatwiać zdecydowanie czegoś takiego, no i lobbyści mogą ruszyć do ataku, tak? No ale pożyjemy, zobaczymy. Jak trzymam kciuki, żeby się to udało. Zobaczymy. Niedawno omawiałem w newsach o publikowaniu natywnej aplikacji najbezpieczniejszego, można powiedzieć, maila w internecie, czyli maila firmy Proton Mail. Firma mocno zmieniła swoje podejście i jest bardziej otwarta na użytkowników i ułatwianie im życia poprzez reorganizowanie siebie samej i dołączanie nowych usług do swojej oferty. Tym razem, słuchajcie, padło na program, który wiele użytkowników powita na pewno z radością. Chodzi tu o Standard Notes, czyli aplikację do tworzenia notatek. Od teraz Proton Mail po wykupie firmy, ponieważ Proton Mail wykupił tutaj, zapłacił tak człowiekowi, który buduje to Standard Notes, no i wykupił tą firmę i będzie po prostu ją integrował, tak? Słuchajcie, Mo Bitar, założyciel Standard Notes, powiedział w wywiadzie, uwaga, cytuję, zgodziłem się dołączyć do Protonu, i do Proton Maila ze względu na zgodność naszych celów i zasad. Oznacza to,
że nie zobaczysz żadnych większych zmian w aplikacjach ani samej organizacji Standard Notes. Będziemy nadal pracować nad projektem i tworzeniem najlepszej na świecie aplikacji do robienia notatek. Jeśli chodzi o istniejących użytkowników Standard Notes, muszą oni pamiętać o następujących kwestiach. Na początek Standard Notes będzie nadal działać jako niezależna usługa z dodatkową zaletą w postaci zasobów i doświadczenia Proton Mail. Będzie nadal korzystać z oprogramowania typu open source, otrzymując jednocześnie nowe funkcje i aktualizacje, a bezpieczeństwo i niezawodność usługi będą przeprowadzane w niezależnych audytach. Co więcej, ich zaangażowanie w obsługę istniejących płatnych abonamentów pozostaje niezmienione, bez zmian cenowych zarówno dla nowych, jak i istniejących użytkowników. No i po prostu great job, można powiedzieć. Powoli kończąc, wspomnę o opublikowaniu 21 kwietnia nowych plików oprogramowania, m.in. firmware w serwisie GitHub, Linux, firmware, Git, a dotyczy to wszystko AMD i Radeonów. Wszystko to w celu uruchomienia obsługi nadchodzących sprzętów GPU i procesorów Ryzen w wersjach RDNA 3.5, odświeżonej tam RDNA 3+, no i wsparcie oczywiście dla wszystkich nowych Ryzenów SoC. Cytując Foronix, w drzewie źródłowym Linux firmware Git pojawiły się nowe pliki oprogramowania sprzętowego dla bloków IPGC11.5, PSP1400, SDMA610, UMSC400, VCN405 i innych. Te indywidualne bloki były omawiane indywidualnie w sterowniku open source jądra MDGPU w ostatnich kilku miesiącach. Teraz także GC115 jest częścią nowej partii plików oprogramowania sprzętowego. Mamy tutaj przesłanie oprogramowania sprzętowego, dotyczy wyłącznie części odświeżanych RDNA 3, RDNA 3.5+. Te masło maślane, ale wiemy, że po prostu wchodzi obsługa nowych tutaj Radeonów, zostanie tutaj zaimplementowana, tak? Mamy tutaj jeszcze, prawdopodobnie usłyszymy więcej o wszystkich układach Apple RDNA 3+, na Computexie w Taipei, co będzie dostosowane do czasu publikacji plików oprogramowania sprzętowego, pisze Foronix. O tak, słuchajcie, na koniec, w serwisie PurePC kolega Nathan Falenczyk popełnił artykuł na temat porównania wydajności Windows 11 oraz Ubuntu. Zastosowano tutaj sprzęt testowy w postaci tak zwanego konfigurowalnego laptopa. Chodzi tu o FrameWorld Laptop 16 i tam była konfiguracja AMD Ryzen 7840HS, który ma 8 rdzeni, 16 wątków. Ma to cudo zintegrowane GPU w postaci Radeona 780, ale także dedykowany osobny układ Radeona RX 7700S z 8 GB VRAM-u, a całość ma 16 GB pamięci RAM. No i teraz autor zastosował dwa systemy Linuxowe, Ubuntu 2310, czyli wersję stabilną, oraz BT 2404, a można powiedzieć przeciwnikiem był Windows 11 Home. Cytuję część tego artykułu. Na 101 benchmarków, jakie wykonano, w 67,3% przypadków Ubuntu 2404 był górą, a w 21,8% lepiej wypadł Ubuntu 2310. Mowa o zajęciu pierwszego miejsca na 3 możliwe. Jeśli zaś chodzi o ogólną średnią przewagę w wydajności, to Windows 11 Home okazał się aż o 19% gorszy od nowej odsłony Ubuntu 2404 i 16% mniej wydajny od Ubuntu 2310. No słuchajcie, jest ciekawy, ja zapraszam do tego artykułu, zobaczcie sobie, tam są pewne wykresy, być wszystko ładnie jest ogarnięte, ja tego tutaj tłumaczyć nie będę, nie jestem takim testerem i tak dalej, ale jak widać, z naszym pingwinem nie jest tak źle, jakby mogło się wydawać, jak tu wiele troli mówi w kółko na tym kanale i innych, więc naprawdę, no, pingwin daje radę, słuchajcie,
Na teraz finish, kończymy. Dzięki za oglądnięcie tego wszystkiego i wysłuchanie. Ja dziękuję wszystkim oczywiście autorom cytowanych postów, stron internetowych i tak dalej. Sporo linków znajduje się pod filmem, tak jak mówiłem, te linki powinny być, aby ktoś był zainteresowany tym automotywem, innymi rzeczami. Zapraszam, wczytaj więcej, macie tam linki do tego. Co jeszcze? Dzięki za oglądnięcie, podziękował za wsparcie, oglądanie i tak dalej. Słuchajcie, zobaczymy się w kolejnym filmie na kanale Świat Linuxa już niedługo. No a ja wam życzę miłego tam. Baba, trzymajcie się ciepło, cześć.